Pani marszałek, Wysoka Izbo, niedawno 22 października była rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego, upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Warto chyba podsumować dzisiaj, zobaczyć gdzie jesteśmy po tych dwóch latach. Rozumiem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości liczył na to, że dzietność wzrośnie, Polki przestaną usuwać ciążę. Tymczasem Polki zdecydowały się rządowi Prawa i Sprawiedliwości pokazać niechlubny gest posłanki Lichockiej. Dlaczego? Mamy masę analiz, masę sondaży porównawczych i jeśli przyglądamy się temu, gdzie dzisiaj jesteśmy, to po pierwsze wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odebrano Polkom prawo do przerywania ciąży w przypadku embriopatologicznych wad płodu. Przede wszystkim w 95% wad letalnych, czyli nieuleczalnych. Dzisiaj Polki przychodzą do gabinetu ginekologicznego i słyszą takie pytanie, jeśli panią na to stać, jeśli ma pani pieniądze, to niech pani wyjedzie, niech ktoś pani za granicą pomoże, będzie pani mogła tą ciążę za granicą usuwać. Mówi się, że lekarze mają związane ręce, bo grożą im przecież paragrafy, a Polki po prostu powiedziały, że nie chcą rodzić. Luka demograficzna rośnie. Polki nie tylko nie mają dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji, ale przede wszystkim nie mają całego tego pakietu ochronnego. Nie mają dostępu jako jedyne w Europie do refundowanej, nowoczesnej antykoncepcji. Te dwa przestarzałe środki, które są w Polsce refundowane, w wielu innych państwach zostały zakazane ze względu na negatywne skutki dla zdrowia kobiet, na przykład we Francji, czy też we Włoszech. Nie mają dostępu do refundowanych zabiegów in vitro i jestem przekonana i mam nadzieję, że kiedy lewica będzie współrządziła i kiedy opozycja demokratyczna będzie współrządziła, bo to jest na pewno coś, co nas łączy, to przywrócimy rządowe finansowanie zabiegów in vitro, bo przede wszystkim trzeba dzisiaj pomóc tym wszystkim młodym ludziom, tym młodym kobietom, tym młodym rodzinom, wszystkim tym, którzy chcą mieć dzieci, ale z różnych powodów ich nie mogą mieć. I apeluję dzisiaj do nich o to, żeby nie czytali tweetów pani kurator Barbary Nowak, która pisze jakieś kocopoły o tym, kto może, a kto nie może mieć dzieci, w jakich związkach one się rodzą. Kobiety nie mają dostępu do legalnej sterylizacji. Przede wszystkim wtedy, kiedy z powodów medycznych po kolejnej cesarce byłoby wskazanie, bo kolejna ciąża może być zagrożeniem dla zdrowia czy nawet życia kobiety, kobiety niestety dostępu do sterylizacji nie mają, natomiast panowie mają dostęp do podobnego bardzo zabiegu i nikt nie pyta o 10 pozwoleń, konsultacje dwóch lekarzy i nikt tego nie chce legislacyjnie i ustawowo regulować. Apeluję do Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby uczciwie spojrzało na to, gdzie dzisiaj jesteśmy, dlaczego Polki nie chcą rodzić w Polsce, bo Polki chcą rodzić na przykład w Wielkiej Brytanii, w Czechach, tam, gdzie rząd poważnie podchodzi do hasła, które głosi. Prawdziwa polityka prorodzinna to na pewno nie jest Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo.